Dzień dobry. Sieci mózgowe rozszerzonego umysłu. Rozpracujemy sobie ten temat, ale najpierw chwila wstępu. Interesują mnie fundamentalne pytania, takie faktycznie fundamentalne. O umysł, o świadomość, o rzeczywistość. To jest coś, co mnie trawi, zajmuje od początku. Ciekaw jestem, o co chodzi w tej rzeczywistości, w istnieniu, bo to jest trochę absurdalne, że to wszystko, co postrzegamy, istnieje. Historycznie takie koncepcje były rozpatrywane w kontekście problemu umysł-ciało, przy czym ciało było rozumiane jako mózg. Mamy od Kartezjusza ideę o dualizmie, jak dwie substancje istnieją u ludzi. Później te teorie były rozwinięte w inny sposób, ale to, co chciałbym, żeby Państwo zapamiętali, jeśli to miałaby być jedna rzecz, którą Państwo zapamiętają z tego wykładu, to, że jest perspektywa obiektywna i subiektywna. Proszę zwrócić uwagę na to, jak będą Państwo obcować z naukowcami, wykładami, jak te dwie perspektywy się przenikają, jak czasem ludzie nieświadomie, automatycznie te perspektywy mylą. Perspektywa obiektywna jest opisywana w neuronaukach, eksperymentalna. Mamy jakiś obiekt, na którym robimy eksperyment, podajemy jakiś bodziec, obserwujemy reakcję, czas reakcji, aktywność mózgu. Jesteśmy eksperymentatorem, który próbuje zdefiniować, zaobserwować rzeczywistość taką, jaka wydaje się, że jest obiektywnie. Ale jest też perspektywa subiektywna. To, co widzę, to, co słyszę, to, co jestem w stanie dotknąć, wszystkie emocje, spojrzenie w oczy. Czym jest ta subiektywna, niedostępna perspektywa? Zakładamy, że wszyscy ją mają. Gdybyśmy tak nie zakładali, wpadlibyśmy w solipsyzm. Zakładamy, że inni ludzie nie są filozoficznymi zombie, że mają stany wewnętrzne, mentalne, swoją własną perspektywę, że mają qualia. Jakościowe doświadczenia czegoś. I teraz zatrzymajmy się chwilę nad tym, bo qualia mogą być różne. Nie wiemy, czy mój czerwony to jest Państwa czerwony. Czy jeśli ktoś ma daltonizm, będzie widział inne kolory, mimo tego będzie miał swoją jakościową perspektywę. Czy słyszeli Państwo o czymś takim jak afantazja? Mamy różne zdolności do wyobrażania sobie rzeczy. Jak zamkniemy oczy, pomyślimy o plaży, wodzie, szumie fal, piasku, słońcu. Dla niektórych osób będą to tylko słowa, a niektórzy faktycznie mogliby się tam znaleźć. To nam daje pewien wgląd, że perspektywa, o której mówię, to nie jest tylko ta perspektywa na fizyczny świat, tylko też perspektywa na to, co sobie wyobrazimy. I próbujemy opisać subiektywną perspektywę słowami z języka naturalnego. Jak opisać umysł, świadomość, świat? Trudno, bo nasz język nie jest doskonały. Język naturalny nie wyewoluował po to, żeby opisywać sposób, w jaki inni agenci modelują swoje stany mentalne, jak rozumiemy innych agentów. Więc dzisiaj spróbujemy go ulepszyć. Spróbujemy ulepszyć język naturalny, odkryciami z neurobiologii. Umysł. Umysł można rozumieć różnie. I najczęściej, czy obecnie, jest to rozumiane za pomocą literek E. O różnej ilości. 4E, 5E, 6E. Umysł jest ucieleśniony, enaktywny, osadzony, rozszerzony. Embodied, enactive, embedded, extended.
I te terminy nie są sztywne, nie są dobrze, precyzyjnie zdefiniowane w ten sposób, żeby wszyscy się nad nimi zgadzali. Są określane w pewien sposób różnie, są również inne terminy dodawane, jak chociażby rozproszony, więc nie chciałbym, żeby Państwo traktowali to jako coś ostatecznego. To jest raczej rama pojęciowa, jak świat naukowców zaczął dostrzegać to, że zjawiska fizyczne, cielesne, ze świata są istotne dla tego, jak nasz umysł funkcjonuje. Ucieleśniony. A, i te terminy się łączą ze sobą, więc umysł jest ucieleśniony. Co to takiego znaczy? Ciało jest istotne dla procesów umysłowych. Bardzo ogólnikowo. Można powiedzieć, że jak gestykulujemy, tłumaczymy kierunek, pomaga nam to w przekazywaniu naszych myśli. Narzędzia, zręczność, jak nauczymy się posługiwać jakimiś narzędziami, dostrzegamy ich możliwe zastosowania albo kombinacje różnych narzędzi. Emocje, pobudzenie cielesne będzie sprawiało, że będziemy inaczej interpretować swoje stany emocjonalne. Two-factor theory of emotions na przykład. Ruch. Ogólnie, jakie możliwości do ruchu postrzegamy? Jeśli ktoś ćwiczy parkour, będzie postrzegał inne możliwości do ruchu niż osoba, powiedzmy, neurotypowa. Oprócz ucieleśnienia mamy działanie. Umysł aktywnie podejmuje akcje. I polegają one na zwrotnych interakcjach, bo postrzeżenie czegoś automatycznie oznacza możliwość zadziałania w tym kierunku, a działanie będzie przekładało się na inne stany percepcyjne. W najnowszych publikacjach jest coś takiego, że duża część szumu mózgu może być w ogóle spowodowana self-locomotion, ruchem swojego własnego ciała. Środowisko fizyczne. Podejmujemy akcje zarówno w środowisku fizycznym, gdzie mogę skoczyć na to krzesło, na tą ławkę, mogę poruszyć się, ale też w środowisku społecznym, gdzie gesty, mimika, interakcje ograniczone są jakimiś normami społecznymi, zachowaniami. Nie wszystko jest możliwe do wykonania. I można odnieść się tutaj do koncepcji Gibsona o affordancjach, percepcji, działaniu, gdzie affordancje są subiektywne. Miska na podłodze będzie affordancją napicia się dla psa, dla kota. Dla mnie niekoniecznie. Dla mnie moja butelka będzie wysyłała affordancję napicia się. Ale ta butelka już nie, bo wszystko jest subiektywne. Dalej mamy rozszerzenie umysłu. I tutaj wchodzi nam ta rzecz, którą zarysowałem na początku. Twój umysł w twoim środowisku. Ta subiektywna perspektywa, gdzie okej, to jest fizyczna rzecz, ale to jest twój dziennik, twój komputer. Wszyscy inni mogą widzieć mój komputer, ale tylko ja mam tam uporządkowane rzeczy, z których mogę korzystać w taki sposób, że to będzie mój rozszerzony umysł. Twoja firma, jak poruszasz się w przestrzeni ekonomicznej, finansowej. Twój terminarz, jak poruszasz się w czasie. Własnoręcznie konstruujemy środowiska, automatyzujemy sobie jakieś zależności, które później jesteśmy w stanie przywoływać z pomocą zewnętrznych nośników, bo jak raz gdzieś włożymy jakąś informację, to później wiemy, gdzie jest ta informacja. Ja wiem, gdzie jest ta informacja, bo ją tam włożyłem i mogę z niej skorzystać. Jestem w ten sposób rozszerzony. I dalej osadzony. Umysł jest, przynajmniej ja rozumiem osadzenie w taki sposób, że mamy swoje plany na przyszłość, które będą nam determinowały to, w jaki sposób postrzegamy możliwości do działania. Interpretacyjne ramy. Mamy pamięć o przeszłości, to kim jesteśmy, kim wydaje nam się, że jesteśmy, kim wydaje nam się, że inni myślą, że jesteśmy. Mamy swoje własne narracje, snujemy je w trajektoriach przez czas. Więc to jest główny zamysł umysłu rozszerzonego 4E. I jak Państwo widzą,
Przewija się tutaj, trzy rzeczy się przewijają. Umysł, ciało, świat. Twój umysł, twoje ciało, twój świat. Z subiektywnej perspektywy. Ale też twój mózg, bo to wszystko jest w mózgu każdego z nas. Jeśli mamy trzymać się scientific realism, gdzie utożsamiamy mózg z miejscem, gdzie to wszystko, o czym mówimy, się dzieje. Więc jak możemy zidentyfikować sieci mózgowe, jakie są, co robią? Udin i współpracownicy z 2019 wyróżniają 6 głównych sieci mózgowych. Sieć mózgowa to jest coś, co ma coraz większe zainteresowanie wśród badaczy. Bierzemy dane strukturalne z tego, jak neurony grupują się w jakieś określone struktury, jak te struktury łączą się ze sobą i próbujemy zidentyfikować wzorce, które będą ogólne dla naszego gatunku Homo sapiens. Według różnych parcelacji różne ilości sieci mózgowych są wyróżniane. Kilkanaście nawet 17. Udin, proszę spojrzeć na tytuł. Towards a Universal Taxonomy of Macroscale Functional Human Brain Networks. W kierunku uniwersalnej taksonomii, tak żeby zapanował jakiś porządek w neuronaukach, w jaki sposób można te sieci nazwać. Oni wyróżniają 6 sieci. Wzrokowa, somatomotoryczna, nie somatosensoryczna, somatomotoryczna, uwagowa, kontroli, istotności i spoczynkowa. Zaraz omówimy te wszystkie sieci po kolei, w szczegółach. Te wszystkie sieci są w mózgu i ogólnie jest pewne uproszczenie, które funkcjonuje w literaturze. Powiedziałbym miskoncepcja, że możemy łatwo sobie wyróżnić płat ciemieniowy, płat skroniowy, płat czołowy i co określone płaty robią, przypisać jakieś funkcje. Jeśli spojrzymy na to głębiej, z większą ilością szczegółów, to okazuje się, że taki podział nie jest poprawny, i warto raczej mówić o zaangażowaniu określonych sieci, które nie przywiązują się za bardzo do tego, w których płatach się poszczególne regiony znajdują. Sieć wzrokowa jest tutaj. Na tym obrazie będą pojawiały się kolejne sieci narzucone. Natomiast tutaj to jest figura druga z publikacji Udina. I kolejne figury, które będą się tutaj pokazywały, które będą tak wyglądały, są kolejnymi figurami z Udina. Niektóre zdjęcia będą z Wikipedii i Wikicommons. Tutaj widzimy sieć wzrokową. Widzimy też, że tutaj jest medial visual network, lateral visual network. Widzimy, że również zahacza o przyśrodkową część mózgu. I warto mieć na uwadze, że ten obraz tutaj jest jedynie uproszczeniem, bo mamy struktury również przyśrodkowe, podkorowe, które również biorą udział w tych sieciach, ale żeby przedstawić to w miarę spójnie, zdecydowałem się na taki widok. I tutaj mamy publikacje Gordona, Yeo, Smitha, które Udin i współpracownicy analizują do tego, żeby określić, jakie mogą być uniwersalne sieci neuronowe. Więc wzrokowa. Czym jest wzrok? Jak działa wzrok? Mamy oczy, które postrzegają informacje wizualne, transportują informacje do ciała kolankowatego bocznego we wzgórzu i później do pierwszorzędowej kory wzrokowej, primary visual cortex. I można powiedzieć, że sieć wzrokowa to jest pierwsza i drugorzędowa kora wzrokowa. Więc to wszystko, co trafia nam na siatkówkę, po lewej stronie pola widzenia trafia na prawą półkulę, po prawej stronie pola widzenia na lewą półkulę z obu oczu. Natomiast co trafia tutaj bezpośrednio na oko? Tutaj trafia fala elektromagnetyczna. To jest fala o długości od 400 do 700 nanometrów, 400 nanometrów kolor niebieski, 700 nanometrów kolor czerwony. I to jest ta sama fala, którą mamy w fali radiowej, w mikrofali, podczerwone, ultrafiolet, X-ray. To jest
ta sama fala elektromagnetyczna, my widzimy to małe spektrum tutaj. Niektóre osoby, kobiety, bo ta mutacja jest na chromosomie specyficznym dla kobiet, mają mutacje, gdzie posiadają 4 czopki do widzenia kolorowego i są w stanie widzieć więcej kolorów. To jest znowu kolejna rzecz, która jest subiektywnie jakościowa, niedostępna. OK, mamy sieć wzrokową. Teraz sieć somatomotoryczna. Tutaj widać, po angielsku to jest pericentral network i jest skomponowana z sieci motorycznej, motor cortex i somatosensorycznej, somatosensory cortex. Tutaj widać, że część jest specyficzna dla twarzy, część dla rąk. Tutaj będzie to dokładniej widoczne. Tutaj mamy przekrój somatosensory cortex i to jest somatosensoryczny homunculus. Była też kiedyś mowa w literaturze o homunculusie motorycznym, natomiast to jest już przeterminowane. Graziano 2016 pokazał, że nie ma tak, że mamy określonego homunculusa motorycznego tutaj przed bruzdą centralną. Natomiast mamy określone obszary, które angażują się w wykonywanie etiologicznie istotnych działań. Publikacja Graziano nazywa się Etiological Action Maps, więc to będą działania specyficzne dla danego gatunku. Tutaj na przykładzie makaka, ale jego laboratorium prowadziło też badania chociażby na gryzoniach. Więc te dwie sieci, i proszę spojrzeć jeszcze na jedną rzecz w sumie. Mamy tą dolną część, która jest powiązana z przeżuwaniem, lizaniem, a tutaj mieliśmy face sensory motor, więc zarówno w korze motorycznej, jak i somatosensorycznej dolna część jest zaangażowana w ruchy języka, ust, szczęki. Natomiast im dalej pójdziemy w górę, tym bardziej te ruchy są albo manipulacją rąk, albo nawet tutaj przy górnej części climbing, leaping. U ludzi byłoby to również bieganie, bo wiemy, że lateralizacja przy takich ruchach powtarzalnych, kiedy idziemy, biegniemy, nie występuje aż tak w tak wielkim stopniu i obie półkule są zaangażowane w produkcję takich ruchów, które wymagają zaangażowania motoryki całego ciała. OK, trzecia sieć, uwagowa. Ta sieć jest rozrzucona bardzo mocno. Frontal eye field, czołowe pole twarzy, inferior frontal junction, skrzyżowanie czołowe z dolnej bruzdy, superior parietal lobule, czyli górny płacik ciemieniowy, intraparietal sulcus, czyli bruzda śródciemieniowa i obszary wzrokowe. I ta sieć uwagowa jest związana z ciągłym przetwarzaniem informacji, które się wydarzają teraz. Przy czym obiektywnie patrząc, te informacje, które się wydarzają teraz, jakbyśmy mieli tutaj demona Laplace'a, który by nas obserwował, to co się dzieje teraz w naszym otoczeniu, to jest jazda samochodów tam. Tutaj ktoś mógł coś szurnąć, gdzieś mogło coś się wydarzyć i niekoniecznie będziemy to świadomie rejestrować w takim znaczeniu, że to nie będzie część naszego subiektywnego, świadomego doświadczenia, ale będzie mimo tego rejestrowane przez sieć uwagową. Dlatego cocktail party effect na przykład. Jeśli ktoś powie nasze imię w hałasie, to wtedy jesteśmy w stanie zarejestrować to, bo sieć uwagowa to przetworzy i przebije się to do obszarów, które będą powiązane z naszym świadomym doświadczeniem. I widzimy, że sieć uwagowa obejmuje zarówno struktury czołowe, ciemieniowe, jak i skroniowe, w zależności od parcelacji i od danych. I to jest coś znowu istotnego, żeby nie przywiązywać się do takiego sztywnego podziału na bezpośrednie płaty. OK. Czwarta sieć, sieć kontroli. I ta sieć
będzie zawierała te obszary: grzbietowo-boczną korę przedczołową i przednią część dolnego płacika ciemieniowego. Sieć kontroli jest czasem też zwana executive network. To jest coś, co pozwala nam być na odpowiedniej trajektorii do tego, żeby sprawnie radzić sobie z rzeczami, które przychodzą do nas jako do systemu przetwarzającego informacje. Jest jedna istotna rzecz, którą powiem jeszcze o sieci kontroli, ale żeby o tym powiedzieć, muszę dojść do sieci, którą utożsamiam z umysłem. Natomiast po drodze mamy jeszcze jedną sieć. Sieć istotności, zwaną też Singular Opercural Network. I tutaj widzimy na fioletowo, tak magenta, że jest to anterior cingulate cortex, czyli przednia część kory obręczy, i anterior insula. Anterior insula, anterior cingulate cortex, anterior insula to przednia wyspa. Te struktury, one są głębiej tam. Tutaj widzą Państwo, że anterior cingulate cortex jest po wewnętrznej stronie mózgu, przyśrodkowej, natomiast tutaj, biorąc pod uwagę ograniczenia reprezentacyjne, musiałem zaznaczyć w taki sposób. I niektóre publikacje uwzględniają również temporoparietal junction, czyli skrzyżowanie skroniowo-ciemieniowe do sieci istotności. Ta sieć wykrywa, kiedy należy zwrócić na coś uwagę. Anterior cingulate cortex reaguje w sytuacjach konfliktu, anterior insula reaguje w sytuacjach obrzydzenia. Zarówno obrzydzenia takiego fizycznego, jak i obrzydzenia moralnego, kiedy postrzegamy coś niemoralnego, widzimy aktywację. I finalnie sieć spoczynkowa, domyślna sieć spoczynkowa. Sieć, która została zidentyfikowana przez przypadek na początku eksperymentów z fMRI. Ludzie zastanawiali się, jakie eksperymenty pokazać osobom będącym w skanerze. I założenie było takie, że mózg osoby, która nic nie robi w skanerze, jest nieużywany, tak jak mięsień, jak sobie siedzimy albo leżymy, więc nie jest aktywny. Ale fenomenologicznie to jest dziwne trochę założenie. Chyba nie było tam żadnego filozofa, bo myślimy. Myślimy o tym, co się wydarzyło, o tym, co się wydarzy. Mamy jakieś plany, co ktoś pomyślał, czy wyłączyłem gaz. Pojawia się dużo myśli u osoby, która szczególnie jest znudzona, leżąc w skanerze i czekając, aż dostanie kolejne zadanie. Ta sieć Default Mode ma dwa komponenty. Ogólnie jest nazywana Distant from Input, więc jest siecią, która jest najbardziej odległa od danych wyjściowych. Więc co robi? Te dwa komponenty, o których mowa, to sieć. Tutaj są dwa główne huby. To jest huby. Tutaj jest publikacja Andrews, Hanna i współpracownicy z 2010 i ta badaczka przeprowadzała dużo badań odnośnie wielkoskalowych sieci mózgowych, w szczególności właśnie domyślnej sieci spoczynkowej. Posterior cingulate cortex i anterior medial prefrontal cortex, czyli posterior cingulate cortex jest tutaj, anterior medial prefrontal cortex jest tu. Tylny zakręt kory obręczy i przednia część przyśrodkowej kory czołowej. Więc tego tutaj nie widać, to jest tak w środku, przyśrodkowo od mózgu. Jak spojrzymy na to, że to są dwa główne huby, przynajmniej tak wynika z publikacji, to połączenie między tymi dwiema strukturami, a pozostałymi strukturami można oddzielić na dwie podsieci, które łączą się właśnie z tym głównym hubem. Jedna sieć jest związana z hipokampem. Hipokamp to jest taka fascynująca struktura w przyśrodkowej części mózgu. Tutaj widzimy parahipokampal cortex, korę przyhipokampalną i hipokampus z zakrętem przyhipokampalnym. I
To jest, hipokamp to jest struktura, która jest zaangażowana w nawigację przestrzenną, w wyobraźnię, w planowanie, w myślenie kontrfaktyczne, ulega degeneracji w chorobie Alzheimera. Osoby, które z różnych względów nie miały hipokampa, nie były w stanie na przykład rozwiązywać zadań wymagających tworzenia jakiegoś modelu, nie miały możliwości planowania. Słynny pacjent HM żył w wiecznej teraźniejszości, gdzie nie był w stanie tworzyć nowych wspomnień, ale to nie tylko wspomnienia, nie tylko tworzenie nowych wspomnień jest w hipokampie. Druga sieć jest zlokalizowana. Tutaj jest, ta publikacja jest z 2010 roku, więc jest troszkę zdezaktualizowana. W oryginale Udin i współpracownicy, znaczy Udin i współpracownicy analizując nie tylko tą publikację Andrews Hanna, ale też inne, doszli do wniosku, że odpowiednia parcelacja drugiej sieci to będzie superior temporal sulcus, czyli struktura, która jest zaangażowana w nasze poznanie społeczne. Coś, co nazywane jest mentalizowaniem. Kto jakie ma desires, pragnienia, kto jakie ma intencje, kto jakie ma przekonania. Jeśli chcemy stworzyć model jakiejś osoby, w jaki sposób ta osoba postrzega świat ze swojej perspektywy, ze swoją wiedzą, jeśli chcemy nawet zaangażowanie w okłamywanie, gdzie trzeba kontrolować, co kto wie, żeby być w stanie skutecznie nawigować w takiej przestrzeni. No to jest wbrew pozorom bardzo skomplikowane. Więc mamy główny hub domyślnej sieci spoczynkowej i dwie podsieci. Jedna zaangażowana w wyobrażanie sobie, druga zaangażowana w tworzenie modeli innych agentów. OK, więc jest jeszcze jedna kwestia. Zaczęliśmy od subiektywnego doświadczenia, od tego, gdzie jest to doświadczenie w kontekście subiektywnego i obiektywnego doświadczenia. Ale gdzie w mózgu jest to doświadczenie? Jest kilka odpowiedzi na to pytanie. Najbardziej popularne teorie świadomości, bo tutaj zahaczymy o temat świadomości, gdzie jest świadomość w mózgu, jakie są neuronalne korelaty świadomości. Ja nie jestem przekonany do najbardziej popularnych teorii, natomiast ujęła mnie teoria zaproponowana niecałe dwa lata temu przez Matthew Liebermana z UCLA, gdzie sugeruje on, że mamy gestaltowo, jak w psychologii gestalt, postrzeganie całości jako subiektywnego doświadczenia koherentnego, spójnego. Trochę jak Jamesowo, strumień świadomości, gdzie mamy jakiś obiekt, jakąś rzecz, coś, na czym się skupiamy i to jest całościowo jedne w danej chwili. I Liberman, to jest bardzo duża publikacja w Psychological Review, po edycji ma 40 stron, w preprincie miała chyba ze 100. Liberman zaznacza obszary tak zwanej przez niego gestalt cortex. I te obszary gestalt cortex nachodzą nam bardzo ładnie na różne sieci mózgowe. Na sieć uwagową częściowo, na sieć kontroli, na sieć istotności, domyślną sieć spoczynkową. Zmiana w tych obszarach, jakaś patologia, sprawia, że inaczej postrzegamy rzeczy. Nie jesteśmy w stanie widzieć słów na przykład, albo pisać słów. Źle widzimy twarze. Nie jesteśmy w stanie postrzegać intencji innych agentów biologicznych. Nie jesteśmy w stanie postrzegać ruchu, biologicznego ruchu. Nie jesteśmy w stanie wnioskować na temat stanów intencjonalnych innych. Te obszary, proszę zwrócić uwagę, gdzie te obszary są. I Liberman to argumentuje w swojej pracy, bo mamy kilka teorii świadomości głównego nurtu i są one ładnie zrewidowane przez Seta razem z Bainem.
higher order theories, global workspace theories, integrated information theory and re-entry theory and predictive processing. Cztery teorie, które poszukują neuronalnych korelatów świadomości. Wszystkie te teorie uwzględniają te obszary, które Lieberman wskazał jako zaangażowane w powstawanie neuronalnych korelatów świadomości. Przy czym tutaj język jest niedoskonały. Używam słowa świadomość, a dla mnie rozumienie świadomości to jest świadome doświadczenie. Myślę, że powinniśmy zrezygnować z terminu świadomość podczas rozmów, tak żeby mówić bardziej precyzyjnie jako świadomym doświadczeniu, które może mieć jakąś treść. I teraz treść tej świadomości może być uwagowa, może być czymś, co widzę, albo czymś, co czuję. Tutaj mamy integrację somatosensoryczną i wizualną, więc ten stół może być treścią mojego świadomego doświadczenia. Mogę skupić się na zewnętrznej rzeczy, a mogę skupić się też na czymś, co sobie wyobrażę, na czymś, o czym będę myślał, przyjmę inną perspektywę, co sobie ktoś pomyślał, jak będę wspominał ten wykład, to wtedy treścią mojego świadomego doświadczenia będzie właśnie to wspomnienie. Więc mamy świadome doświadczenie świata, wzrokowo, słuchowo, przy czym my, jako organizmy, które wyewoluowały głównie opierając się na wzroku, szacuje się, że około 70% naszego mózgu przetwarza informacje powiązane ze wzrokiem. Jeśli bylibyśmy innymi organizmami, to wtedy powiedzielibyśmy, że to świadome doświadczenie świata będzie opierało się na innej modalności. I tutaj trochę zahaczamy o panpsychizm, może nie w takiej hardkorowej wersji, gdzie kamienie miałyby być świadome, ale powiedzmy organizmy żywe, wydaje się takie założenie, że każdy organizm żywy ma jakąś swoją perspektywę, zasadne. I jeśli będziemy podróżowali po drabinach ewolucyjnych drzewa filogenetycznego, to odpowiednio złożone organizmy będą miały w jakiś sposób świadome doświadczenie, to co nazywamy tutaj świadomym doświadczeniem, czyli jakościowe qualia postrzegania czegoś. Treść tego może być różna, ale samo istnienie takiego doświadczenia wydaje się uzasadnione. Mamy świadome doświadczenie ciała, somatomotorycznie. I tutaj mogę zarówno skupić się na oddechu, medytacji, dostrzegać sygnały ze swojego ciała, interocepcja, a mogę też, poruszając się ciałem, doświadczać tego, jak jadąc na rolkach, na przykład poszczególne partie moich mięśni pracują. I mamy świadome doświadczenie umysłu, sieci spoczynkowej, rozumianej jako przeszłość, przyszłość i inne perspektywy, z perspektywy innych agentów. Więc pojawia się pytanie finalne, jakim językiem mówić o umyśle? Bo mieliśmy na początku, pamiętają Państwo, udoskonalić język. Jak można byłoby wykorzystać odkrycia neurobiologiczne do tego, żeby poprawić sposób komunikacji w języku naturalnym? Nie mówmy o świadomości, mówmy o świadomym doświadczeniu. O tym, że mamy doświadczenie czegoś. I to doświadczenie czegoś jest w mózgach. Mamy świat w mózgach, ciało, swój świat, swój umysł. Umysł zawiera w sobie przeszłość i przyszłość wyrażone z perspektywy swojej i innych, bo taka podróż w czasie może być z różnych perspektyw. Jak ja coś widziałem, jak ktoś inny coś widział, odgrywanie różnych scenariuszy. Świat to informacje wzrokowe, słuchowe, smakowe, węchowe, osadzone w pamięci i planach na przyszłość, bo to, co postrzegamy, musi mieć osadzenie w pamięci, bo to, że jesteśmy w stanie chociażby posługiwać się językiem, wynika z tego, tym językiem, którym władamy, wynika z tego, że mieliśmy ekspozycję na akurat ten język, a nie inny. I obiektywnie te same bodźce fizyczne będą interpretowane w różny sposób, w zależności od tego, jaką dana jednostka ma historię. A ciało to informacje somatomotoryczne i interoceptywne. Więc to, w jaki sposób możemy czuć dotyk, temperaturę, propriocepcję, swoje narządy, swój oddech, również będziemy się różnić od tym osoby, w tym osoba, która praktykuje medytację, będzie najprawdopodobniej bardziej wyczulona na takie sygnały. Wszystkie te informacje trafiają do mózgu, mieszają się ze sobą
i część z nich jest świadomie doświadczana, też w mózgu. To wszystko się dzieje, są interakcje między sieciami wielkoskalowymi, interferencje i w momencie jak informacja w jakiś sposób dotrze tutaj, będzie świadomie doświadczana, przynajmniej tak się wydaje. To wszystko jest w mózgu każdego z nas, w moim mózgu, w twoim mózgu jest cały świat. Dziękuję.